16 marca bieżącego roku obsłużył port największy statek w historii, Mona Pegasus. Statek ten mógł zawinąć dzięki wykonanym wcześniej modernizacjom infrastruktury, zwłaszcza pogłębieniu nabrzeża holenderskiego do 13,5 metra. Masowiec zbudowany został w 2000 roku i ma 289 metrów długości oraz 45 metrów szerokości. Do Gdyni wpłynął z zanurzeniem 12,9 metra, przywożąc w swoich 9 ładowniach 102 tysiące ton węgla z Australii. W tej chwili import i eksport węgla rozkłada się mniej więcej po połowie, nawet jest tendencja do zwiększenia relacji importowej. Wynika to z faktu, że na świecie jest duża konkurencja. Często węgiel zamorski jest tańszy od krajowego, bo tutaj nie tylko jest kwestia ceny z polskich kopalń, ale również coraz bardziej kosztownego transportu ze Śląska do portów. Na teren generalnie północnej Polski. Rozładunek tak dużej ilości węgla był dużym wyzwaniem dla terminala masowego. Jednak dzięki posiadanemu wyposażeniu i doświadczeniu nabytemu przy obsłudze poprzednich masowców udało się tego dokonać szybko i fachowo, osiągając ratę wyładunkową równą 22,5 tysiąca ton na dobę. Cieszymy się bardzo, że morski terminal masowy Gdynia, który pozyskał inwestora francuskiego firmę ATIC, z dużym sukcesem uczestniczy w obrotach międzynarodowych ładunkami, w tym przypadku węglem. Terminale portowe, mając właśnie bardzo poważnych i dobrze ulokowanych na rynku inwestorów, mogą liczyć na dalszy rozwój. Natomiast dla zarządu portu oznacza to kolejne duże statki i dalsze wpływy, które również będziemy przeznaczali na poprawę warunków w porcie, na rozwój infrastruktury.